Powiewają biało-czerwone flagi pod Gross Titlis Szanse. Trójka Polaków na trzech czołowych pozycjach i już tylko jeden zawodnik w pierwszej serii. Na rozbiegu Ryoyu Kobayashi. W kwalifikacjach przed tym konkursem wygrał, skoczył najdalej, a jak będzie teraz? Także daleko, daleko, bardzo daleko szybuje Japończyk. No, znakomity skok, wylądował, chyba tam nie było tyle marku. Zaraz to zobaczymy raz jeszcze, bo te noty za styl mogą mieć znaczenie. Hideharu Miyahira zadowolony. On miał nieco lżejszy wiatr w plecy od Stocha i Żyły. Tylko 0,1 metra na sekundę, ale odległość. Wyrównany rekord skoczni Domena Prewca sprzed dwóch lat. 144 metry. No i chyba Japończyk nie tutaj przysiadł, nie było tyle marku. 17 to chyba zawyżone trochę noty. 16,5, 16 te są bardziej adekwatne do stylu, który pokazał tutaj Japończyk. No i teraz musimy poczekać. No stracił w notach za styl 6 punktów. Jeśli chodzi o wiatry, o punkt mniej, jest jednak pierwszy. 145 punktów Ryoyu Kobayashi prowadzi, a za nim trójka Polaków. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ależ ta seria finałowa, która niebawem zapowiada się niezwykle emocjonująco.